Niespodziewanie znalazłam wczoraj po ciemku świetny biwak na skraju pola. Ściernisko zarośnięte, ściana modrzewi osłaniająca od wiatru. Jest tu we wsi kilka farm, ale rozsianych dosyć i z tego miejsca mnie nie widać. To znaczy byłoby mnie widać ze stodoły, gdzie jest zaparkowany traktor, ale na szczęście rolnik nie wyjechał z tym traktorem. Wczoraj jakaś maszyna pracowała z takimi wielkimi światłami tam koło szklarni i myślałam, że o nie, przyjadą orać to pole po ciemku, ale na szczęście nie. No bo tak u nas orzą po ciemku, zwłaszcza w weekend, no bo wtedy mają czas i z reguły jest to sobota, wczoraj była niedziela, ale też było to możliwe. Ale nie, na szczęście nie. Wiatr wieje, w ogóle na Hokkaidze częściej wieje wiatr, a ten to już jest taki normalny wiatr. Także w namiocie był fajny przewiew, było chłodno, w ogóle się ochłodziło i po raz pierwszy od półtora miesiąca spałam w śpiworze. Było genialnie, w ogóle człowiek zupełnie inaczej śpi, jak jest trochę chłodniej i można się przykryć. Super. No to idę teraz do Turano robić zakupy na cały ten trekking przez Dajse Suzan. Będę mieć bardzo ciężki tobu. Zobaczcie, do jakiego stopnia zużyłam gumkę od kijka. Do takiego metalu, który jest w środku. Dziurka to już była dawno, ale da się włożyć patyczki do tego otworu i wtedy kijek siedzi wyżej i grot nie wychodzi przez dziurkę. Ale zobaczcie, ile długości było. Ale właśnie chyba pora wymienić na nowo. Pobyt w Furano się przedłuża, ale wszystko chyba załatwiłam. Zrobiłam ogromne zakupy na 7 dni i nie wiem, jak to uniosę, bo mój plecak waży więcej niż 20 kg. A okazuje się, że na szlaku nie ma wody przez pierwsze 2 dni, więc będę musiała nieść jakieś 8 litrów. Jeszcze nigdy nie niosłam 8 litrów, więc nie wiem, jak to będzie. I jest to bardzo sympatyczna informacja turystyczna, w której pracuje pan z Ameryki, z Oregonu, który bywał na wakacjach na PCT, więc sobie pogadaliśmy bardzo fajnie. No i tu wszystkie swoje złe rzeczy rozwaliłam na podłodze, spakowałam się, zjadłam lunch. Mój plecak się nie zamyka. Masakra, ale na razie jest piękny dzień. Byłam jeszcze w drugiej miejskiej informacji turystycznej, gdzie pozyskałam klucz do chatki, bo okazuje się, że na początku szlaku właśnie jest chatka, w której chciałam spać, ale do niej trzeba mieć klucz. A udało mi się go zdobyć. Mam go odesłać pocztą później, jak gdzieś dojdę. No to jeszcze tylko do łazienki idę do tej chatki.
の残ってる。また600か。で、600好きだな。コーヒープレスして、できたものを、アラメットしたものを移して、ベルを取り出していくか。Travers, Dyset, Susan raczej nie będzie należał do łatwych i przyjemnych. Wczoraj się bardzo zmordowałam. Chatka, do której zdobyłam klucz w mieście, była super. Było mi żal wychodzić i słusznie, bo podejście było potworne. Po osuwającym się żwirze bardzo trudne. Myślę, żebym sobie nie poradziła z zejściem po tym stoku. Po prostu cały czas na wprost po czymś, co zjeżdża spod nóg. I parę razy się poślizgnęłam jeszcze z tym wielkim tobołem. No ale wlazłam potem trochę roller coastera na grzbiecie, no i doczołgałam się do tej chatki. Dużo ludzi tutaj było, ale już prawie wszyscy wyszli. Jest 6:25. I jeszcze tylko 3 osoby zostały, z jakichś 10. Bardzo komfortowo, jest dobra izolacja w ścianach. Jest bardzo cieplutko. Wieczorem było 19, teraz jest 18 stopni wewnątrz. Nie wiem, ile jest na zewnątrz, ale jest naprawdę obrzydliwie. Pogoda się bardzo mocno zepsuła. Wiatr przegania przez grań chmury i one zostawiają taką obrzydliwą, gęstą mrzawkę. Także pada deszcz praktycznie, rzecz biorąc. A ja będę musiała właśnie tą granią cały czas iść, niestety. Mam do pokonania tylko 8 km, ale ma to zająć około 6 godzin. Wczoraj zgodnie z rozpiską rzeczywiście 12 km szłam 10 godzin, więc tak, to są takie góry ambitne. Po prostu jest bardzo dużo podejść i zejść jest bardzo skaliście i nie jest zbyt łatwo, zwłaszcza z dużym plecakiem, a musiałam nieść wodę na 2 dni, na wczoraj i na dzisiaj. Jak już dojdę do chatki następnej, to tam ma być woda. No, ale będzie ciężko. Jestem w chatce, choć nie w tej, którą planowałam. Dzisiaj doświadczyłam jednej z najokropniejszych pogód, jaka mi się kiedykolwiek zdarzyła. Dopóki byłam w chatce, wydawało mi się, że wiatr jest taki, że wytrzymam, że no nieraz chodziłam po grani w wietrze i dam radę, ale później zerwał się jeszcze większy wiatr i po prostu ledwo stałam na tej grani, a ona była bardzo wąska, taka na ścieżkę i wiatr wiał tak, że można było się stoczyć w krater wulkanu. Jakoś się turlałam na Mount Tokachi 2077. Tam wiało tak, że po prostu, gdyby nie to, że tam były skały, to nie wiem, co bym zrobiła. Schowałam się na chwilę za tymi skałami, okazało się, że tam jest skrzyżowanie szlaków i nie muszę iść prosto granią, tylko mogę zejść na Zawietrzną. I właśnie to zrobiłam. No, po prostu zdecydowałam się na wycof, bo nie doszłabym do tej chatki, choć było tam już tylko 4 km, 4,5 chyba. Ale po prostu cały czas po grani. I po prostu deszcz zalewał mi twarz i okulary i w ogóle nie widziałam, gdzie mam iść i to było straszne. Tak, więc zeszłam na Zawietrzną. Ten szlak był łatwiejszy. Po jakimś czasie jakby ten cień wiatrowy już zaniknął i zaczął się znowu koszmarny wicher, ale że szlak był łatwiejszy, to jakoś się zczołgałam. I jestem w chatce pod Mount Tokachi. Ona się jakoś nazywa. Jakoś Tokachi coś tam. No i tu będę kiblować. Dziś jeszcze nie miał przyjść tajfun, dopiero jutro, ale no pada i potwornie wieje. Są takie chwilami porywy, że się boję, czy ten dach, który mam nad głową, wytrzyma. Ludzie pozawracali, parę osób próbowało wejść na szczyt, może nawet komuś się udało, ale nie wchodzili nawet do chatki, tylko lecieli do samochodów, które mają na dole.
też jest jeden drugi powód, że tutaj jestem, że stąd jest bliżej do cywilizacji, jakby co. Parę kilometrów do drogi, więc jakby co, to mogę tam dojść. No i czekam na ten tajfun. No chatka jest taka, no, cała popleśniała i niezbyt przytulna, ale nie będę narzekać. W nie takich budach Homo erectus przez milion lat wytrzymał, więc ja też wytrzymam tutaj. Chyba ktoś został w tej pierwszej mojej chatce wczorajszej. Oni skądś przynieśli wieczorem wodę, ale nie mam pojęcia skąd. No i tutaj też nie ma wody. I zbieram deszczówkę. Zbieram, wystawiając garnek po ścianie, bo niestety nie ma rynny, ale tak wiatr strąca krople, że powoli zbieram wodę. Mam też sznureczek w oknie. I może pokażę. I mam też butelkę podstawioną pod wodę kapiącą z sufitu. Tutaj kapie woda, a tutaj jest butelka, ale to chyba nie jest dobra woda, może do mycia zębów, bo tam pewnie na stryszku jest pełno pleśni. No i tutaj właśnie wsunęłam sznurek w szczelinę okna, także on zbiera krople wody, jak pada, teraz na chwilę przestało. Właśnie wcale nie pada na razie intensywnie, no i skapuje mi to do butelki. O. I tu już mam deszczówkę tutaj. Mam deszczówkę, a jeden pan zostawił mi litr wody. Także no. Więc jestem na razie zabezpieczona, chyba jest okej. No. Tam mam przedsionek, tam wychodzę patrzeć, co się dzieje. No a tutaj jest jeszcze całe moje jedzenie, bo obliczam, na jak długo mi starczy. Na jakieś 6 dni mam teraz jedzenia. Jak bardzo będę oszczędzać, może wystarczy na 7. No ale do sklepu jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Najlepsze są te jajka. No. Nieciekawie. Trzymajcie kciuki, żeby pogoda się poprawiła. Nadal w chatce. Już prawie 27 godzin tu siedzę. No wiało i trochę padało, ale tajfun poszedł bokiem i ulewy wielkie nie przyszły. Ale wiatr jest gorszy niż był i będzie jeszcze gorszy. Więc od rana siedzę i się zastanawiam. Sporo osób przyszło, żeby zawrócić, popatrzeć na widok sprzed chatki i zrezygnować. Para jedna weszła na grzbiet, ale nie mogli ustać w pionie i wrócili. Dostałam też od nich wodę, wczoraj dostałam litr, od nich dostałam półtora, także jest nie najgorzej. Nałapałam troszeczkę deszczówki i troszkę z okna, ale to nie było zbyt dużo, więc w sumie to oszczędzam cały czas. Znalazłam butelki wody takiej ratunkowej, które są w skrzynkach, ale nie chciałam brać, bo może ktoś będzie potrzebował bardziej. No i teraz się spakowałam, jest godzina 12:36 i chcę zobaczyć, jak jest na tym szlaku prowadzącym do tej chatki, do której chciałam dojść wczoraj, bo jest drugi szlak, który tam idzie bez wchodzenia już na Tokachi. Myślę, że to się skończy niepowodzeniem i że wrócę, bo porywy wiatru są bardzo silne. W prognozie było, że jest 50 km na godzinę i ma wzrosnąć do 65. Późnym popołudniem, czyli jest to zły pomysł tam iść, ale po drodze jest woda. Mogłabym nabrać wody ze strumienia. No zobaczę, po prostu pójdę kawałek najwyżej wrócę, bo trochę działa mi na nerwy siedzenie tutaj. Tak blisko, a tak daleko, 500 metrów od chatki był strumyk, o którym w ogóle nie wiedziała żadna mapa. Ojej, tak się naplałam deszczówki, a tu jest taka dobra woda. Niestety smak, bo ona jest potwornie taka ciepła, że nie nadaje się do picia, bo płynie prosto z wulkanu. Nie.
Niestety to jest chyba ten moment, kiedy muszę zdecydować o wycofaniu się z tego całego trawersu. No nie dam rady przez to przejść. Tu jest lina zakotwiczona w piasku, który się rozwala. Jest fragment przewieszony, trzeba się spuścić do strumyka i wyjść po bardzo białej drabinie. I cały czas są podmuchy wiatru, ledwo kurde stoję. Nie dam rady chyba, po prostu nie dam rady. Strumyk nie nadaje się do picia, też płynie z wulkanu. Dopiero w następnej dolinie, spróbuję się obrócić, w następnej dolinie jest pitna woda. I widzicie, tam chyba na grzbiecie jest ten taki bardzo stromy odcinek szlaku. Wieje, pada. Tu akurat jest trochę lepiej, ale tam fajnie widać na takim płacie kosodrzewiny, jak faluje roślinność. Nie, chyba mam dość. Chyba nie chcę tego robić. Na siłę nie ma sensu. No patrzcie, no jak można w czymś takim zakotwiczyć linę. Ktoś mi mówił, że ten szlak jest zły. Miał rację. Tak to wygląda z dalszej perspektywy, zbocza wulkanu. Taki głęboki jar. Powinien być most, ale w tym parku narodowym nie ma mostu. Jak dobrze być w kosodrzewinie, dlatego ten szlak mnie tak zachęcił, że będzie pozawietrzne i że kosodrzewina. Ale ta drabina... Nie wiem, że są wśród moich fanów himalaiści i pewnie z takiej drabiny się zaśmieją, ale po prostu różni ludzie mają różną wrażliwość i nie, o posypującym się piasku nie. Poza tym jednak boję się tego załamania pogody. Jutro będzie piękny dzień, ale tylko jeden. Zanim będzie kilka dni z gwałtownymi burzami. No i to na ten trawers też fatalnie wróżyło. Zwłaszcza z moim cieknącym namiotem. No i tak albo wejdę kawałek i wrócę z drugiej strony, albo pójdę wzdłuż. Na razie, no są te podmuchy. Właśnie teraz jest znowu chwila ciszy. Tajfun odchodzi, tajfun już gdzieś jest po tamtej stronie, ale to on jest odpowiedzialny za ten wiatr. Tajfun, czyli niskie ciśnienie, po prostu głęboki niż. I po drugiej stronie gór jest wysokie ciśnienie. Od wyżu do niżu wiatr wieje, wypełniając tę dziurę. Rozpędza się w górach. No i dlatego tak to wygląda. W ogóle jestem też trochę bardziej ostrożna niż zwykle, ponieważ opowiedziano mi historię z zeszłego roku, jak grupa wędrujących granią z przewodnikami miała bardzo okropny wypadek. Mieli załamanie pogody, przewodnicy chcieli iść i większość grupy chciała iść. I tylko jedna kobieta się zdecydowała na to, żeby jednak zostać. To chyba była chatka, chyba została w chatce. A oni wyszli i wszyscy zginęli. Wszyscy dostali hipotermii, jeden po drugim ich potem znajdowano. Ciała tylko. I jedyną osobą, która przeżyła tę wycieczkę, była właśnie ta kobieta, która została przeczekiwać. No, to są niebezpieczne góry, bo właśnie tak bardzo wystają tutaj ponad okoliczny teren, zbierają całą złą pogodę. No, także tak to wygląda. Na razie się jeszcze cieszę kosodrzewiną, zaraz muszę wyjść i wracam do chatki. No to nie jest 60 na godzinę, to są porywy do 120, tak na moje oko. Jako osoba mieszkająca na Podbeskidziu, znawczyni wiatrów halnych, tak to oceniam. Chowam się za ścianą takiego bunkra, który jest obok chatki. Przypuszczam, że chodzi o chowanie się przed spadającymi kamieniami w przypadku wybuchu wulkanu, ale ten schron jest zamknięty, więc zostaje tylko chatka. Na razie się trzyma. No i jest tu pięknie. Na dole jest parking, do którego jest blisko. I tam jest jeszcze jedna chatka, ale wydaje mi się, że ona będzie zamknięta, dlatego że jest przy parkingu, więc nie ryzykuję i zostaję tutaj. No jest coraz gorzej. Był tu chłopak z Tajwanu, który przybiegł z parkingu i powiedział, że... Zapytał, czy jestem świadoma, że właśnie przechodzi huragan. No tak, tak.
Zeszłam na dół, nie było za bardzo wyjścia, bo musiałam zdobyć wodę przede wszystkim. Wczorajszy huragan jeszcze wezbrał, przybrał na sile. O 19 był jeden taki potworny podmuch, że myślałam, że zwieje tą chatkę, ale jest solidnie zbudowana. W 2008 roku została zbudowana, żeby trzymała, a potem się nagle uspokoiło i dziś już jest spokojnie. No ale problem wody, musiałam zejść. No i żeby wrócić tą samą drogą i iść, to z kolei nie starczyłoby mi jedzenia, no i straszą burzami. Więc postanowiłam obejść środkowy odcinek tej grani i znalazłam na mapie bardzo obiecującą, leśną, górską drogę, która by mnie idealnie doprowadziła tam, gdzie chcę. No i jestem przy tej drodze. I co? Oczywiście jest zamknięta, jest zakaz wstępu. Jest to taka niewykoszona w ogóle żwirowa droga, ale wygląda idealnie, tylko że pewnie się nie da nią iść, bo jest zamknięta. No więc idę inną trasą, wracam się. Zobaczymy, co z tej innej trasy wyjdzie, jak tam ta następna droga będzie zamknięta, to moja trasa się bardzo wydłuży, bo wszystkie drogi tutaj po prostu prowadzą w dolinę, zamiast trawersować. No zobaczymy. W każdym razie mam wodę. Byłam na kempingu i nabrałam pitnej wody. Wzięłam 6 litrów. Dziś już wypiłam ze 3 litry albo i 4, a jest 10. Także odwodnienie powoli się wypełnia. No i mam ze sobą 5 litrów na cały dzień. Straciłam bardzo dużo wysokości, musiałam zleść na sam dół do takiej niewielkiej, sennej wioski. Tam już był wykłoszony ryż, już taki brązowy, złocisty, może doczekam żniw. I tfu odpukać, istnieje droga, którą wybrałam, raczej którą mapy CZ wybrały za mnie. Początkowo był asfalt, kilka pól z gryką. Bardzo się ucieszyłam na widok gryki, bo tęsknię za ojczyzną. Gryka przypomina Mickiewicza, który też tęsknił za ojczyzną. Jak zapodawał o gryce jak śnieg białej dzięcielinie pałającej rumieńcem. No, a tu już zbronowane. Już ścierniska nawet nie ma. I droga jest szutrowa. Najpierw był asfalt, potem się zrobiła szutrowa, ale przejechał jeden samochód, co dało mi nadzieję, że ona się będzie kontynuować i wygląda na jeżdżoną. Więc jest szansa. O, i właśnie wyłaniają się moje góry. Tak, tam mnie nie ma. Ale mam nadzieję, że jeszcze będę. No i wychodzi na to, że właśnie gdzieś tutaj osiągnęłam 3600 km, o właśnie motylek na trójce usiadł. Za mną góry, nawet chyba widać, jeżeli by mieć lornetkę, chatkę, w której kiblowałam. Oh, ciężkie 100 km. No, jeszcze jakieś 400 do końca. Trafiła mi się wiata fajna nad rzeką. Celowałam w to miejsce właśnie, bo tu jest źródło wody mineralnej. To jest popularne bardzo miejsce. Już jest mnóstwo ludzi. Jeszcze nawet nie ma 6. Pierwszy ktoś przyjechał po 4. No ja już też byłam obudzona. Zrobiłam wczoraj 44 km, żeby tutaj dojść. Pędziłam dosyć.
Udało się. WC jest niestety zamknięte. Pewnie byli tu już tacy jak ja, co by tam spali chętnie. Bo to jest na trasie do najpopularniejszego szlaku i również kolejki na Mount Asahitake, na którą się teoretycznie wybieram. Myślę, że na pewno dojdę do kolejki, dojdę do szlaku i tam jakiś dach nad głową, jakby coś jest. I potem jest 5-kilometrowy szlak. I jest jakaś kamienna chatka nad jeziorem, więc też jest się gdzie schować przed górą. Na razie jest bezchmurne niebo, ale wiemy, jak to dalej wygląda. Ale jestem nieprzytomna, jeszcze uśpiona połowicznie. Kończę kawę, ale nadal jestem uśpiona połowicznie. Dni są już krótkie znowu. Zawsze były krótkie, a teraz znowu są bardzo krótkie. O 18.30 już jest tak mocno po zachodzie słońca. No i o 4.00 jest jeszcze ciemno. Dopiero tak 4.15 robi się jasno. Żeby wyjść o 4.15 i wykorzystać cały dzień światła, to bym chyba musiała wstawać o 2:30 w nocy. No to odpada. Ach, zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Trzymajcie kciuki za pogodę. Górami nie zawsze wychodzi na tym przejściu, ale co się napije wody mineralnej. Bardzo jest dużo źródeł wody mineralnej i ma różne smaki, te różne źródła różnie smakują, różne minerały zawierają, wszystkie są bardzo zdrowe. Zimna ta woda, jak ktoś lubi morsować, chociaż na pewno nie wolno się tu kąpać. Pewnie nie wolno też robić prania, ale nie jest napisane, więc pranie już wisi na plecaku. Lecę jeszcze ze 2 łyki, a jeszcze zobaczę wodospad, bo jest tu też wodospad. Picie i w ogóle to, że mam do czynienia z czystą wodą górską, która nie widziała wodociągu ani chloru, to jest jedna z rzeczy, które naprawdę bardzo lubię w wędrowaniu po świecie, bo tak to jesteśmy skazani na jakiś syf śmierdzący. Niby oczyszczony, a strach czasem brać do ust, zwłaszcza woda w Krakowie, w Warszawie, ohyda, nie? Polecam mineralkę. To jest to właściwe źródło, ten mały wodospad, tak ułożone kamienie, że z takiej fajnej szczeliny wypływa. I potem po prostu ujmują w rurki tą wodę z tego strumienia i nabiera się do butelek tam gdzie nabierałam. Ale to jest ta sama woda. Jest tak zimna, że paruje. W ciepłym powietrzu unosi się mgiełka nad wodą. Pewnie ma 10 stopni, może nawet mniej. Już jesienne listki z orzechów spadają i na brzozach też już jest żółtało, także chyba to się kończy. Nie kąpię się, jest za zimna. Zresztą nie wolno, przecież nie wolno, to jest pitna woda. Jestem w Centrum Informacji Parkowej, nie są tu za bardzo użyteczni, odmówili ładowania telefonu, nawet jak powiedziałam, że mam jeszcze daleko do cywilizacji, że idę przez Japonię całą, powiedzieli, że Ministerstwo Środowiska nie pozwala ładować. No to wyprałam sobie koszulkę w kibu. Nie wygląda dużo lepiej, ale pachnie lepiej. No już się zbierają chmury burzowe, tak było pięknie rano i zaraz się zepsuje. Ale wyczaiłam, że jest schronisko, na takie full schronisko normalne. Za 3000 jenów najtańsza wersja, czyli 90 zł powiedzmy, stówa.
przecierpię, jak tam dojdę. Byłoby fajnie, bo będzie brzydka pogoda, ale no zobaczymy, czy dojdę. Mam tylko 15 km, jest 11, ale już wiemy, jakie tu są przewyższenia. Także najpierw pod wulkan nad jeziorka na stację kolejki i stamtąd taki trawers powoli w dół, jakaś rzeka jest po drodze w ogóle. No, zobaczymy. Pewnie będzie ładnie, jak mnie nie zleje totalnie i jak będę w stanie jeszcze coś pokazać. Jeszcze pokażę wam budynek, bo jest bardzo ładny. Architektura tu jest bardzo fajna, taka jak w japońskich, tutaj hokkaidańskich stodołach jest taki okrągły dach. Fajnie to wygląda, jak te wsporniki drewniane są zrobione. No to jest takie małe muzeum. Płatki fajne. A dalej jak zwykle bardzo zerodowana ścieżka. Używa jej niewiele osób, bo wszyscy wjeżdżają kolejką, ale są wyjątki. Minęłam dwóch, znaczy oni mnie z góry schodzili. Jeszcze kawał drogi. Jeszcze słychać dzwonek, ale mnie facet przestraszył. Miał gwizdek na niedźwiedzie, chyba myślał, że ja jestem niedźwiedziem.
To było dobre. A, niniejszym czwarty płatny nocleg w Japonii stał się faktem. Jestem w schronisku, właściwie w chatce, w starym schronisku. Są dwa budynki. Jeden jest nowy, znaczy nie jest bardzo nowy, ale nowszy. I jest ta stara chatka, w której podobno nikt nigdy nie nocuje, która kosztuje 3000 jenów. Tamto właściwe schronisko kosztuje 5000 jenów, czyli no 1000 jenów 32 zł. Pomnóżcie sobie, zbyt późno. W każdym razie, jak się tam śpi, to przysługuje onsen, czyli gorący basenik. A tutaj jest tylko zimna woda, ale on nie jest bardzo zimny. Uznałam, że onsen nie jest wart dodatkowych 60 zł, bo i tak przez niego bym późno poszła spać. I tak późno pójdę spać. Aha, tutaj dodatkowo jestem zupełnie sama, więc super. I jest chatkowo i jest tak fajnie, jest stara chata i pachnie drewnem i jest bardzo przyjemnie. A tam jest taki budynek z lat 80. normalny. No, też okej, okay, ale no. Uważam, że tu jest fajnie. Podjęłam decyzję, że tam nie będę spała. Myślałam, że kosztuje 4000 tam. Okazało się, że 5. Próbowałam negocjować, że może dla kogoś, kto przyszedł z Kyushu, będzie jakaś promocja, ale nie ma. Nie, żebym jakoś oczekiwała, nie? No, każdy ma jakiś pewnie powód, żeby dostać zniżkę, ale zazwyczaj odmawiają. Ale zawsze można zapytać, po prostu chciałam zapytać. No więc nic z tego, prysznica też nie wolno używać onsenu po 19, jeżeli się śpi tutaj. Można by było za 700 jenów, więc to by było opłacalne, ale no zamknęli, bo ja doszłam właśnie przed 19. No nieważne. Ja myślę, że się opłuczę w tej chłodnej wodzie. No i to oznacza, że właśnie doszłam do asfaltu też i kończę Daiset Suzan. Nie tak jak planowałam, ale dzisiejszy dzień naprawdę był fajny w górach. Nie rozpadało się, chmury krążyły, mrzawka za mną goniła, im bardziej się oddalałam od szczytu wulkanu Asahi, tym mniejsza była szansa na zlewę, więc starałam się iść jak najszybciej i akurat dotarłam o zmroku i tylko troszeczkę pokropiło. Także fajnie. Szlak, no bardzo kamienisty, jak widzieliście. Czy tych najlepszych momentów oczywiście nie sfilmowałam, ale po prostu były 3 km schodów znowu. Ale dobra wiadomość jest taka, że moje kolano kompletnie przestało stukać i jest jak nowe, więc zeszłam bez problemu. Może parę jeszcze słów podsumowania z tym parkiem narodowym. Lepiej po nim chodzić wcześniej, w lipcu. Może nawet w czerwcu, ale nie, chyba w lipcu najlepiej, jak jeszcze jest śnieg i jeszcze jakaś woda. Dziś było więcej wody, bo trawersowałam, nie byłoby problemu, ale na tych grzbietach to zdecydowanie wcześniej w sezonie, żeby nie nosić tej wody i nie mieć problemu. No i naprawdę trzeba mieć na ten park dużo czasu i naprawdę dużo jedzenia i możliwości przeczekiwania. I nieprzeciekający namiot też by się przydał. Także jak się wybieracie na takich trawers albo chcecie tu więcej pochodzić, to nie jest łatwy spacerek. Ale bardzo ładny, bardzo ładny. Dziś masa ludzi, bo sobota. No ale ogólnie te mniej uczęszczane szlaki, to na pewno nie ma na nich tłumów. Im dalej od kolejki, tym lepiej. Możliwości biwakowania na dziko są bardzo słabe, ponieważ po prostu wszędzie jest kosówka i trawa bambusowa. Chyba, że jest torfowisko, ale na torfowisku to też nie. Więc dopiero tu nad rzeką widziałam takie miejsca, gdzie dałoby się rozbić namiot, ale tuż przy ścieżce, no a wiadomo, że to grozi mandatem. Zwłaszcza tak blisko parkingu i jak ludzie o 6, o 5, o 4 są na szlaku i mogą was przyłapać. Nie widziałam żadnego strażnika, ale zawsze może być, nie? No, więc tam wyżej, powyżej kosówki, tak, pewnie by się gdzieś dało, tylko ciężko znaleźć jakieś płaskie miejsce, ale jak ktoś zna te okolice, to pewnie wie. No, także podobało mi się, szkoda, że zrobiłam mniej kilometrów w parku niż planowałam, ale
Jest okej. Okay. Jestem zadowolona. Herbatka, mycie i spać. Nie ma nic lepszego niż herbatka wieczorem. No jeszcze czekolada do herbatki. Trochę się rozpuściła, ale jest z powrotem stężała.